Wojna w Ukrainie weszła w nową fazę. W Rosji trwa mobilizacja. W czterech okupowanych przez nią ukraińskich regionach odbywają się pseudoreferenda w sprawie przyłączenia do niej tych terenów. Na granicach kolejki uciekających z Rosji przed wojskiem. Dodatkowo Putin znów grozi użyciem broni atomowej. Jak to może wpłynąć na przebieg wojny? O tym rozmawiam z zastępcą dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciechem Konończukiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek, na jaką skalę przebiega mobilizacja w Rosji? Na początku mówiło się o 300 tysiącach rezerwistów, potem pojawiła się informacja, że nawet do wojska może być wcielonych do 1 miliona osób, niekoniecznie obytych za służbą wojskową. Rzeczywiście na tym etapie mówi się o 300 tysiącach tych, którzy zostali zmobilizowani i to jest pewnie liczba, którą strona rosyjska jest w stanie bez większego kłopotu w ciągu kilku miesięcy na front wysłać. Najwcześniej pierwsze oddziały dotrą za jakieś 2 miesiące. Natomiast ta liczba 300 tysięcy, ona oczywiście nie jest liczbą ostateczną, bo jak się okaże, że jest niewystarczająca, także na przykład ze względu na to, że przygotowanie tych osób, nowych żołnierzy, którzy zostają wysłani na front, no będzie raczej niskiej jakości, to Rosjanie mogą zmobilizować kolejne setki tysięcy i to pewnie w perspektywie kolejnych kilku miesięcy. Zwłaszcza, że potencjał mają dość spory, bo rocznie szkolą do 200 tysięcy żołnierzy. A na jakich terenach mobilizacja przebiega i kogo obejmuje, bo pojawiają się informacje, że wezwania są wysyłane nawet do nieżyjących osób? No, mobilizacja przebiega w całej Rosji, chociaż ona w największym stopniu obejmuje jednak regiony. Widać, że władze Kreml obawia się tego, żeby zrobić mobilizację na większą skalę w tych dużych miastach jak Moskwa czy Petersburg, bojąc się po prostu reakcji społecznej. Znaczy łatwiej jest zdławić ewentualne głosy niezadowolenia gdzieś tam głęboko na rosyjskiej prowincji niż właśnie w tych rosyjskich stolicach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest następująca. Znaczy, oczywiście władze rosyjskie deklarują, że mobilizacja nie obejmie osób, które na przykład mają wyższe wykształcenie. Znaczy, są pewne kategorie osób, które podlegają mobilizacji, ale widzimy, że to tak naprawdę niekoniecznie idzie zgodnie z tym, co tym dekretem, który podpisał Putin. Że na dobrą sprawę armia rosyjska może zmobilizować wszystkich albo każdego, kogo tylko zechce. A dlaczego ta mobilizacja tak chaotycznie przebiega? No myślę, że za wcześnie jest mówić, że ona przebiega chaotycznie. Trzeba pamiętać, że dopiero od kilku dni ona się zaczęła, więc poczekajmy jeszcze z dalej idącymi ocenami. Widzimy na pewno głosy. A dlaczego według innego scenariusza niż wcześniej władze zapowiadały? Wcielane są do wojska nawet te osoby, które miały tam nie być. Tak, znaczy widzimy pewne wychodzenie poza prawo rosyjskie, ale to w warunkach rosyjskich nie jest niczym zaskakującym. Znaczy prawo jest trochę czymś dekoracyjnym. Chodzi bardziej o to, że poszczególne regiony rosyjskie dostały pewne limity osób, które muszą zmobilizować. Jeśli okazuje się na przykład, że w tej kategorii, która do mobilizacji podlega, nie są w stanie odpowiedniej liczby osób zgromadzić, no to wychodzą poza te kategorie i obejmują to na przykład mobilizację osób, które właśnie posiadają wyższe wykształcenie, czy na przykład są też starsze. Generalnie założenie jest takie, że do wojska idą te osoby, które zostały przeszkolone, odbyły służbę wojskową w ciągu ostatnich kilku lat. No to dość powiedzieć, że w ciągu ostatniej dekady około 2 milionów Rosjan odbyło przeszkolenie wojskowe. Co można wywnioskować po gigantycznych kolejkach na granicy uciekających przed wojskiem, po protestach na ulicach miast przeciwników mobilizacji i po zaostrzeniu kar za unikanie wojska, za dezercję? Po pierwsze, to nie należy przeceniać ani skali protestów, które jednak są lokalne i to jest bardziej kilkaset osób niż kilka tysięcy, czy nawet, czy tym bardziej nie kilkadziesiąt tysięcy w tych największych miastach. A po drugie, także kolejki na granicach, które się utworzyły głównie przy wyjeździe na przykład do Gruzji, ale już niekoniecznie Finlandii. To znaczy strona fińska Straż Graniczna nie potwierdza tych doniesień, które się gdzieś tam w mediach pojawiły o tym, że rzekomo Rosjanie wręcz na masową skalę próbują uciekać, więc trzeba też trochę patrzeć przez pryzmat także pewnej dezinformacji, która w mediach panuje. Natomiast oczywiście faktem jest to, że część Rosjan, obawiając się mobilizacji, próbuje i pewnie będzie próbowała za granicę wyjechać, chociaż to nie jest jeszcze na masową skalę, jak mówiłem. Czyli to, co się dzieje, niekoniecznie obrazuje ogólne nastroje u Rosjan. Myślę, że taką główną emocją, która jest dzisiaj w społeczeństwie rosyjskim, jest niepewność i strach. To znaczy to, że jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy oni wielokrotnie słyszeli, także od Putina, że nie będzie nawet częściowej mobilizacji. A tu się nagle okazuje, że Rosja nie prowadzi wojny, bo taka jest przecież oficjalna narracja, tylko prowadzi specjalną operację wojskową, a tu mamy do czynienia z mobilizacją 300 tysięcy ludzi, co wcale nawet w skali takiego dużego
państwa, jakim jest Rosja, to wcale nie jest mało. Więc Rosjanie żyją w pewnej niepewności, ale także obawiają się tego, i to widzimy na różnego rodzaju zdjęciach czy filmikach, które są przy pożegnaniach żołnierzy idących na front nagrywane, no, że jak gdyby Rosjanie w coraz większym stopniu zaczęli się bać. Czy to może wpłynąć na zwiększenie fali protestów w Rosji? To jest oczywiście, już to obserwujemy, aczkolwiek na niewielką skalę. Nie jest wykluczone, że jeśli dojdzie do kolejnych fal mobilizacji, także kolejnych porażek, miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie, porażek rosyjskich na froncie, no to ta mobilizacja obejmie już znacznie szersze kręgi społeczne, co może wywołać kolejne, już na większą skalę, protest. I myślę, że tego także obawia się Kreml. Dość powiedzieć, że te zaostrzenie kar za uchylanie się od służby wojskowej, dezercje, które zostały bardzo mocno podwyższone, to także jest pewne działanie ze strony władz rosyjskich, które próbują mówić do własnego społeczeństwa, nie macie co się sprzeciwiać, jak nie traficie, nie będziecie chcieli pojechać na front, to traficie na długi etat do więzienia. Czy Polska dobrze robi, oznajmiając, że nie będzie masowo wpuszczać uciekających Rosjan? Tak, i to jest nie tylko działanie ze strony Polski, to jest działanie także ze strony kilku innych krajów granicznych, to znaczy między innymi państw bałtyckich, czy także Finlandii, która w ostatnich dniach bardzo mocno zaostrzyła politykę wizową. Także inne państwa, które nie mają wspólnej granicy z Rosją, jak choćby Czechy, które tradycyjnie były ważnym miejscem dla migracji rosyjskiej, powiedziały, że nie będą przyjmować, także nie będą wydawały wiz humanitarnych dla tych osób z Rosji, mężczyzn rosyjskich, którzy próbują od służby wojskowej uciekać. Ja uważam, że to jest słuszne posunięcie i dobra polityka. Znaczy, naszym celem powinno być stworzenie warunków do tego, żeby w Rosji mogły wybuchnąć na masową skalę protesty, które stałyby się znacznie większym problemem politycznym dla Putina, niż to ma miejsce dzisiaj. Po co są pseudoreferenda? No, myślę, że Rosjanie próbują po pierwsze zetrzeć to bardzo negatywne wrażenie, jakie powstało na początku września, kiedy doszło do inwazji, do kontrofensywy udanej armii ukraińskiej, odzyskania części utraconych wcześniej terytoriów. No, a po drugie, te pseudoreferenda, które kompletnie niczego z jakimkolwiek głosowaniem uczciwym i sprawiedliwym nie mają, są także złamaniem prawa międzynarodowego i ukraińskiego, zakończą się bardzo szybką aneksją. Prawdopodobnie w kilka dni po zakończeniu one mają trwać. Ukraińcy mówią, że nawet już 30 września aneksja będzie ogłoszona. Dokładnie tak. Tego się pewnie należy spodziewać. Po tym pseudoreferendum na Krymie w 2014 roku Duma Rosyjska, a potem Putin podpisali bardzo szybko prawo, które zakładało aneksję Półwyspu Krymskiego. Prawdopodobnie tak samo stanie się po tych referendach, pseudoreferendach. A co pan sądzi o groźbach Putina o użyciu broni jądrowej? To nie jest nic nowego. To znaczy Putin, to jest taka część takiego podejścia Rosji do Zachodu. Oni uważają, że oni są w stanie przestraszyć czy też zastraszyć Zachód użyciem broni jądrowej. To jest niestety wariant, którego my tak do końca wykluczyć nie możemy, chociaż trzeba pamiętać, że on ma także wiele, potencjalnie użycie broni przez Rosję, broni nuklearnej ma też miałoby wiele kosztów dla samej Rosji. Myślę, że na tym etapie jednak Rosjanie uważają, że te kilkaset tysięcy osób, które oni w ciągu kilku najbliższych miesięcy zmobilizują, że to powinno załatwić sprawę i przechylić na krzale zwycięstwa na ich korzyść. Czy na tym etapie wojny powinna się teraz zmienić forma pomocy Zachodu dla Ukrainy? Forma nie, natomiast na pewno skala tej pomocy. To znaczy Zachód w dalszym ciągu powinien udzielać daleko idącej pomocy wojskowej, także finansowej, aby państwo ukraińskie mogło swoje zobowiązania choćby wobec sfery budżetowej regulować. To, czego armia ukraińska potrzebuje teraz i będzie potrzebowała w kolejnych miesiącach, to są większe dostawy broni, także tej broni artyleryjskiej, czołgów, które sprawiłyby, że armia ukraińska nie tyle będzie w stanie utrzymać obecną linię frontu, ale także te kilkaset tysięcy zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich, że oni nie będą w stanie pójść do naprzód. To znaczy między innymi trzeba pamiętać, że dzisiaj Rosjanie kontrolują jakieś 2/3 obwodu donieckiego. To, co będą chcieli w najbliższym czasie zrobić, to zdobycie kontroli nad całością. My musimy sprawić, żeby armia ukraińska dostała odpowiednie siły, aby nie tylko utrzymać ten napór rosyjski, ale także, żeby odzyskać utracone tereny. Dziękuję bardzo za rozmowę.